witajcie w kolejnym odcinku EWA. Prawdopodobnie pierwszym, z mam nadzieję, całej serii odcinków z tego wyjazdu, bo przyjechałem na niewielkie, leśne, dzikie jeziorko i przyjechałem tutaj na 3 dni, także mam zamiar w dzień łowić szczupaki. Dzisiaj tylko i wyłącznie na przynęty powierzchniowe, a rano i wieczorem z fiderem, ze spławikiem, z bacikiem, a spróbować dopaść pierwszego w tym sezonie lina. Także poprzeczka postawiona wysoko, ale mam trochę czasu, jest idealna pogoda, a woda jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Także nie ukrywam, że liczę nie tylko na szczupaka z powierzchni dosłownie za moment, ale również z czasem i na lina. Trzymajcie kciuki bardzo mocno, ja się chwilę ochłodzę po niesieniu tego bellyboata, uciekam na wodę i zaczynamy Top Water Challenge. Po wizycie na Bałtyku naprawiłem statyw, także mam nadzieję, że coś wam na tej GoPro zaprezentuję. Nie przestraszcie się, jak wygląda mój belly, bo jest cały w glonach i w piasku z nadmorza. Nie zdążyłem go umyć, bo dosłownie po montażu kilka godzin i już jestem znów nad wodą. I zacznę od lżejszego spinningu, poperek tutaj nad łąką, a jak trzeba będzie wejść w liście jeszcze głębiej, to mam drugi kijek i przynętę na offsecie. No to zaczynamy! Najpierw delikatniejszą wędką i poperem obłowię krawędź roślinności i tutaj całą łąkę, bo tu wszędzie aż do mojego bellyboata jest dosłownie 1,5 metra wody, z tego 70 cm jest zarośnięte, także branie równie dobrze może być pod samymi nogami. A jak nic się nie wydarzy albo swoje już złowię, wtedy zakładam żabkę na offsecie, też oczywiście powierzchniową, mocniejszą wędkę i w całe te lilie, jakby tam głęboko, aż po trzciny, aż po sam brzeg, również obłowie. No i zobaczymy, tak jak mówiłem, średnich ryb jest tutaj naprawdę sporo. Jest nieduża woda, ale naprawdę spoko. Natomiast to nie na każdej wodzie szczupaki i okonie mają ochotę wychodzić do powierzchni. Jeżeli one mają głęboko w tej roślinności sporo pokarmu, nie są przyzwyczajone do tego, żeby ganiać tuż pod powierzchnią, to mogą nie chcieć startować do powierzchni. No ale zobaczymy. Dzisiaj tylko i wyłącznie top water. Najwyżej wrócę bez ryby. Tu zestaw mocniejszy. I plecionka, i kołowrotek, i wędka oczywiście, żeby w razie czego tą rybę z zielska wyciągnąć, no i żabka na offsecie z bardzo fajnym patentem, dodatkowym haczykiem z tyłu, bo tutaj ten szczupak musi zacisnąć zęby, musi być mocne zacięcie, żeby te haki wyszły, a ten jest tutaj z tyłu zupełnie luźno, także nawet jakieś podskubywania z tyłu, czy złapanie z boku tak, że na te się nie zapnie, to dzięki temu haczykowi jest spora szansa, żeby tą rybę zaciąć, a nadal to wszystko pozostaje na offsecie. Mulec dosyć mocno i tu bez żadnych skrupułów pod sam brzeg w te najgęstsze lilie i powolutku tą żabką sobie poskaczemy. Co trochę więcej otwartej wody, to krótka pauza, żeby ten szczupak miał czas wyjść i uderzyć w odpowiednim momencie, a nie jak akurat ona będzie wchodzić na jakiś liść albo z tego liścia spadać. No i mimo tego, że dopiero zaczynam, to
to naprawdę fajnie by było, jakby już jakiś tutaj uderzył. Żebym chociaż wiedział, że da się, że są chętne do wyskakiwania nad powierzchnię. Tak jak mówiłem, nie wszędzie, absolutnie nie wszędzie one chcą. Są takie wody, gdzie z powierzchni prawie nic się nie da złowić, a wystarczy zejść 10 cm pod tą powierzchnię i zaczynają się brania. Tak wygląda to na mojej dużej ulubionej wodzie. Złapałem dosłownie kilka okoni w życiu z powierzchni, a jakaś obrotóweczka, jakieś wahadełko, dosłownie parę centymetrów pod powierzchnią wody jest branie za braniem. O, było! Wyszedł, ale nie trafił. To wyglądało na fajną rybę. Jeszcze raz. Ajajajajaj. Szkoda, ale pierwszy kontakt na żabę. W ogóle nie poczułem oporu, w ogóle on też nie poczuł haka. I to tak zebrał, jak taka całkiem fajna ryba. Jak jakiś taki mikrusek totalny. Musicie się przygotować na to, że sporo będzie brań pustych. I zawsze warto się rozwijać, zawsze warto zwracać uwagę na pewne szczegóły, poprawiać technikę, skupiać się na łowieniu, ale pewnych rzeczy nie przeskoczycie. Nie ma takich wędkarzy, którzy zacinają wszystkie ryby, nawet jak są dwie kotwice, a Szwedzi potrafią jeszcze do tego główkę dźwigową dołożyć i też te ryby spadają. A co dopiero przy topłaterze. Będzie mnóstwo pustych brani, jeżeli ta ryba żeruje, jeżeli w ogóle atakuje w te przynęty, no to wielu z nich nie zatniecie, także nie przejmujcie się tym, ale zawsze pamiętajcie, żeby próbować wyciągać wnioski i rozwijać się jak najbardziej. Ja nie miałem tutaj nic do powiedzenia. Ryba próbowała zebrać tą żabkę. Nie trafiła. Odeszła. Nie było szans absolutnie nic zrobić. Ale było branie. I to absolutnie najważniejsze. Perka nie chcą. To spróbujemy im zagrać trochę głośniej, trochę szybciej. Ach. Ciekawe, czy boleń to też uderzy. Szczupaka już miałem na tego woblera. O, ale to fajnie hałasuje. Czasami te chlapnięcia to jest coś, co pobudza ryby najbardziej. Czasami to musi być jednostajne prowadzenie o średniej głośności, powiedzmy. Tak jak to? A czasami to w ogóle musi być lekka tylko falka gdzieś tam pokazująca się za przynętą. I to wtedy najbardziej prowokuje te szczupaki. Zobaczymy. Potestuję, popływam. Woda nie jest duża, ale miejsc, gdzie mogą być takie brania, jest naprawdę mnóstwo, dlatego że tutaj nawet na środku jest 3 metry głębokości max i też ze środka te ryby mogą wychodzić. Także bez większych teorii, bez większego gadania, po prostu pływam, rzucam, kombinuję. Ach, i płycej, i głębiej, i w zielsku, i w liliach, i po otwartej wodzie. I zobaczymy, czy jakiś wyskoczy, czy jakiegoś uda się złowić. Najpierw interesuje mnie jakakolwiek ryba. Naprawdę, oczywiście, najlepiej, żeby chociaż wymiarowa.
ale nie muszą to być duże szczupaki. Jeden, dwa byłoby fantastycznie, a potem zacznę kombinować. Albo spróbuję ustawić się na bolenia bardzo mocno, albo spróbuję włożyć naprawdę dużą przynętę i zobaczyć, czy tutaj może jakaś mamucha wyskoczy do topłatera. O, tutaj fajna, cicha zatoczka. Także zmieniłem przynętę na bobka, którego prowadzi się stylem walk the dog, czyli takie odskoki na boki po prostu. On za głośno nie chlapie, ale czasami to jest klucz do sukcesu, a do tego ma bardzo głośną grzechotkę, także absolutnie się nie boję, że tutaj z metra czy z półtorej metra wody ten szczupak nie zauważy albo nie usłyszy mojej przynęty. Bez najmniejszego problemu to zrobi. Pytanie tylko, czy będzie miał ochotę do niej wyjść. Ale zauważy ją na pewno, tak jak już wiele razy mówiłem, powtórzę raz jeszcze, szczupaki doskonale widzą na boki i doskonale widzą do góry, także na takiej metrowej wodzie, metr z groszem, ale nawet dwa i trzy przy bezwiecznej pogodzie, tak dużego popera, czy przynętę powierzchniową, bo to nie jest stricte poper, na pewno zauważy każdy szczupak, nad którym to przypłynie, no ale tak jak mówiłem, to tylko zaczep. Przesadziłem, tak jak mówiłem, po prostu nie wszystkie mają ochotę startować do przynęt powierzchniowych. To jest jednak wyjście ze strefy komfortu. Tutaj te szczupaki mają sporo wrogów. Są orły, są wielkie ptaki, są oczywiście wędkarze, którzy też wyczekują, aż coś się spławi. No ale mam nadzieję, że prędzej czy później jednak jakiś wyskoczy. Nic się nie dzieje. Do tego zrobiła się większa falka. Także czas na kaczuchę. Czy ty to widziałeś? Mam nadzieję, że to się nagrało, bo tutaj już gadamy o boleniach, bo się nic nie dzieje. I przywalił, no może nie metrowy, ale naprawdę duży szczupak. Ale w ogóle nie poczuł haka na pewno, ja go na kiju też nie poczułem, tylko tyle co widziałem. Ale mi serduchowali. A już mieliśmy... Już mieliśmy uciekać na bolenie. Ja wam na początku odcinka mówiłem, że są takie wody, gdzie te ryby nie startują do powierzchni, gdzie można połapać prowadząc przynętę tyle pod powierzchnią wody, a do topłatera one nie będą wychodzić. Mówiłem też, że jest mnóstwo pustych zacięć, że te ryby nie trafiają, zawijają gdzieś tam za tą przynętą albo wyskakują z nią nad powierzchnię wody i ostatecznie się nie zapinają i... A można w takim momencie pomyśleć, to po co w takim razie się męczyć, po co w takim razie próbować łowić na przynęty powierzchniowe. I mimo tego, że naprawdę boli serducho, że tego szczupaka nie wyjąłem, no to właśnie po to, po takie brania. Nawet Ejsik nie wytrzymał, rzucił mięsem po tym uderzeniu. Przepiękna ryba, na pewno ponad 80 cm, a może i 90, a może i trzycyfrówka. Wielki, piękny szczupak załadował w tą kaczkę niesamowicie. Zagiął aż jej nogę, ale niestety do haka nie sięgnął. Tak to już jest przy tym topłaterze, że czasami nic nie jesteśmy w stanie zrobić, mimo tego, że ta przynęta ma dwie kotwice i na brzuchu, i trochę za tymi nóżkami, to jakoś tak uderzył,
że nawet sekundy go nie poczułem na kiju. A szkoda, naprawdę szkoda, bo ryba absolutnie przepiękna. Daje mi to pewnego kopa motywacyjnego, bo wiem, że są tutaj dobre ryby i chociaż któreś mają ochotę wyskoczyć do tej przynęty powierzchniowej, no ale nie ukrywam, że to serducho rzeczywiście boli, bo gdyby udało się wyholować tego szczupaka, ależ to by była piękna historia. No ale najważniejsze, że coś się wydarzyło, że był ten przepiękny atak. Porzucam jeszcze chwilę na tą kaczuchę. Także trzymajcie kciuki, proszę, bardzo mocno, żeby kolejny połknął tą kaczuchę, zapiął się dobrze, żeby to nie było tylko fantastyczne branie, ale również fantastyczny haul fantastycznej ryby. Zaczynam obławianie, dokładnie tak jak wczoraj. Nieduży walk the dog i tutaj po tej flaucie, niedaleko miejsca, gdzie łowię rano na feeder, na spławik. Tutaj całą tą łąkę postaram się dokładnie obłowić. A w miejscu, gdzie ewentualnie słyszałem kiedykolwiek albo miałem kontakt z większą rybą, wtedy oczywiście kaczucha na drugą wędkę i tam popróbujemy na grubo. Trzymajcie kciuki. Ajajajajaj, to była akurat malutka ryba, albo bolek, albo naprawdę nieduży szczupak, ale był atak. Oj, to jest niestety to, chociaż akurat ta ryba bardzo dobrze się nie zapięła, ale to jest właśnie niestety to przy tych przynętach powierzchniowych. On wystrzelił nad wodę razem z tą przynętą, ona gdzieś podleciała na bok, on w drugą stronę. Nie było tutaj również w ogóle żadnego miejsca na zacięcie. Ale kolejny atak. Bardzo fajnie. I tak jak ostatnio mówiłem, tą żabę posyłam w zasadzie nie patrząc gdzie. Oczywiście staram się wypatrywać jakichś korytarzy, jakichś większych wolnych przestrzeni, ale no takie jest jej założenie, żeby móc obławiać najtrudniejsze nawet miejsca. Także rzucam dosłownie, coś uciekło spod lilii, ale to nie był chyba szczupak, jakaś ładna wzdręga, albo być może lin czy leszcz. Fajna ryba odpłynęła. W każdym razie takie jest jej zadanie, żeby właśnie w tych najtrudniejszych miejscach sobie radzić. Dlatego co 1,5 metra rzucam w zasadzie nie patrząc gdzie, natomiast jak już ją prowadzę, to wtedy zerkam bardzo mocno. Jak przepływam obok jakiegoś liścia, na chwileczkę zatrzymuję. Jak wskakuję na te liście albo jestem gdzieś bardzo blisko zaczepu, skąd mógłbym mieć problem z wyholowaniem ryby, to znaczy wszędzie tutaj mógłbym mieć taki problem, ale tam gdzie jest najgęściej po prostu trochę szybciej przeskakuję, ale jak tylko pojawia się chociaż 0,5 metra otwartej przestrzeni, chociaż 30 cm, wtedy robię dłuższą pauzę i daję szczupakowi czas na to, żeby akurat w tym miejscu właśnie uderzył, bo wtedy ja mam szansę z kolei, żeby go zaciąć. I przy tych zacięciach jest największy problem, dlatego że myślę, widzieliście to przy moich braniach, ja ani razu nie zaciąłem tych szczupaków i nie jest to błąd, chyba o tym wspominałem na początku, wybaczcie, jestem po takim maratonie, że nie wiem do końca, co już mówiłem, czego nie, i jestem tak zmęczony, że mogę trochę głupot gadać, natomiast to akurat jest prawda, że brania powierzchniowe powinniśmy zacinać dopiero w momencie, kiedy poczujemy rybę na kiju. Nie kiedy zobaczymy ją za przynętą, nie kiedy zobaczymy gejzer wokół tej przynęty. Znów coś malutkiego spod liścia wyskoczyło, to znaczy malutkiego jak na szczupaka, a jak na rybę to taka dosyć spora. W
każdym razie nie jak zobaczycie ten gejzer, nie jak ten szczupak wyskoczy nad wodę z waszą przynętą w pysku, dopiero kiedy poczujecie opór. On musi ją złapać w pysk, musi zanurkować, musi chwilkę pociągnąć, tak jak przy fiderze powiedzmy. To zacięcie musi być opóźnione, bo inaczej wyrwiecie tą przynętę mu z pyska, jak będzie w locie, czy zanim zdąży ją połknąć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby on złapał, przegryzł, poprawił sobie i dopiero wtedy zacinacie, jak na żywca kiedyś łowiono. Chodzi o to, że jak on wyskakuje nad wodę z otwartym pyskiem, wtedy widać ten gejzer i zazwyczaj wtedy zacinamy, a on jeszcze nie zdążył tego pyska zamknąć. On jeszcze nie jest gotowy na to, żeby te haki wbić, także zawsze musicie próbować zacinać tą sekundę, te półtorej sekundy później. Ja bardzo mocno się na tym skupiam, żeby tak to właśnie robić i dlatego niestety ani razu jeszcze nie widzieliście, jak zacinałem. Czasami jest już ten ruch, ale w ostatniej chwili odpuszczam, no bo widzę, że już jest po ataku, a oporu żadnego nie czuć. I wiem, że już jest po braniu, natomiast zawsze jest wtedy szansa, że ten szczupak jeszcze powtórzy, dlatego nie wolno zacinać, nie wolno wyrywać tej przynęty na ileś tam metrów od miejsca ataku, no bo tracimy wtedy szansę na poprawne zacięcie i tracimy szansę na poprawienie tej ryby, na poprawienie jej ataku. Także na to zwracajcie uwagę i ja mogę być zaspany, ja mogę nie mieć dobrego refleksu, ale dzisiaj akurat to jest plus. Pokażę wam tylko klip z Laponii, jak robiłem sobie malutki top water challenge. Tam doskonale było widać to, o czym mówię. Zauważyłem, że ryba płynie do mojej przynęty, uderza ją, lekko tylko podciąłem, w ostatniej chwili się powstrzymałem. Uspokoiłem się, bujnąłem dwa razy, poprawił. I dopiero wtedy go zaciąłem. I to był piękny, piękny szczupak. No dobra ekipa, czas kończyć pierwszy tegoroczny Top Water Challenge. Po 2 dniach łowienia miałem 5 brań, w tym to jedno niesamowite i naprawdę tyle zabrakło, żeby ten challenge był w pełni udany i absolutnie fantastyczny. Liczy się przede wszystkim skuszenie ryby do brania przy powierzchniowych przynętach, niekoniecznie już sam haul, bo tak jak wspominałem, nie wszystko zależy od wędkarza, natomiast absolutnie się nie usprawiedliwiam. Challenge przegrany, ale kilka brań miałem i naprawdę niewiele brakowało, żebym zapamiętał ten dzień do końca życia. I tak pewnie zapamiętam, bo to wczorajsze branie było absolutnie niesamowite. Ja teraz siadam na kładeczkę, łapię za fider i spróbuję dopaść jakiegoś lina, ale to zobaczycie na innym odcinku teraz. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj. Powodzenia, połamania i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.